Cześć, przegląd w bloku. No w bloku to po prostu mi trochę zarosło. Za chwilę tutaj podetnę trochę roślinki, tak zachowawczo, żeby się tutaj ryby nie dusiły zbytnio. No i co wam powiem, nie wytrzymałem. Za pozwoleniem swojego taty wziąłem sobie tego samca z czarnym ogonkiem. Do tego z takim rozłożystym ogonkiem to nie śmiałem brać, ale to wiem, że to jest jego synek. Tego z tym rozłożystym ogonem. I myślę, że on tu może trochę dobrej roboty zrobić w tym zbiorniku. I jeszcze jednego wziąłem samca. Tego co mu się tak fajnie wyrosło, takiego ładnego kolorowego, zaraz go znajdziemy, namierzymy. Tutaj samica dorasta, ta moja wyselekcjonowana, mam nadzieję, że to będzie samica, nie zmieni się w samca, zobaczymy. A tu jest ten jegomość. O tutaj, podoba mi się on. Wziąłem go sobie, zaczesałem, no. U rodziców się ładne ryby rodzą, ładniejsze niż u mnie, taka jest prawda, słuchajcie. On jest bardzo aktywny, widzę tutaj. Oba są aktywne, tak jak widać. Najładniejszych samic się czepiają. Coś w tym jest. No. Akwarium generalnie mi zarosło. Ale się na nim zbytnio nie skupiałem w tym tygodniu. Rośnie sobie, to sobie rośnie. Skupiałem się bardziej na tych akwariach. Znaczy na tym akwarium na stole, w kuchni. Zaraz wam pokażę. Ten reset nasz, jak doszedł do finału. Różne kreweteczki się rodzą, różniste, kolorowiaste i szaraste, czyli szare. Różnie to było, większość jest szarych, ale potrafi się urodzić jakaś Bloody Mary. No ale z takiej Bloody Mary na pewno nie będzie czystych młodych, także to są mieszane moje krewetki i nie ma co nawet marzyć, że będzie inaczej. Tak samo jest z rybkami zakupywanymi w sklepie. No jest piękna, no i co z tego, jak ona nie ma genetyki zachowanej, utrwalonej. Piękna jest sama w sobie, bo się trafiła, ty ją wybierzesz, kupisz, no i co, a młodych nie ma, ładnych. I tak to jest, dlatego mam teraz taką rozkminkę, co to zrobić. Słuchajcie, bo zrobiłem reset na stole. Znaczy ja zrobiłem, córka zrobiła, ja tylko tam pokazywałem jak. Zrobiłem resecik. No i wygląda to tak generalnie. Bam. Tutaj dostałem sadzonki małego Henka. Bąblują sobie skubane.
Nie wiem, czy teraz bombują, bo nie patrzyłem. Chyba teraz nie bombują. Tu posadziłem dużego Henka, ale go jeszcze cofnę, żeby tak 50% ten mały Henek tutaj tego akwaria zajmował. Tu alternatera, tu jakieś nowe roślinki, oliarka też. No i jeszcze coś mam i dorzucić z tej swojej 180, no to zobaczymy. No i mam tutaj taką rozkminkę, czy tutaj wziąć sobie samicę Bloody Mary od Jarka i rozmnożyć Bloody Mary krewetki, czy właśnie wyselekcjonować sobie ze 3 samce i ze 2 samice i w tym akwarium sobie zostawić, czekać na potomstwo. Nie wiem, zastanawiam się, powiem szczerze. Znaczy jedne i drugie wyjście nie jest głupie. Także no obiecujące to akwarium się zapowiada. Coś tutaj zahodujemy na pewno. Coś będziemy rozkminiać. Nie wiem, na razie się adoptuję. 2 wiadra wody. 16 litrów wody tutaj wrzuciłem z 70, reszta to kranówka. Czekamy. Czekamy, czym nas zaskoczy te świeże akwarium i te podłoże. A tu kotnik. A w tym kotniku niekoniecznie takie małe rybki, tylko odłowione u rodziców, które generalnie będą miały nowy dom u innych akwarystów, bo ja na nie miejsca nie mam, czyli nadmiary. No i na pewno czekam na samca z Molinezji. Tutaj mam 7 Molinezji, tylko póki co to żadnej nie widzę tego gonopodium, co mnie bardzo martwi, bo chyba to był taki wysyp samych samic. Nie mam młodego samca, kurczę. Jak mój padochnie, to będzie problem. Nie będę miał w ogóle samca. A tak jak mówiłem, kupić w zoologicznym pięknego samca księżycowego to nie jest problem, tylko że jaką on tam ma tą genetykę. I tu się zaczyna problem. No, córka doprowadziła do ładu to akwarium. Widać faraona. Szyby poczyszczone, lampa wyczyszczona, zarówno w jednym akwarium, jak i w drugim. No, zaczynam mieć naprawdę taką porządną pomocnicę w swojej córce, jeżeli chodzi o te akwaria. Już naprawdę mi nie utrudnia zadań, tylko mi pomaga. No, świetna sprawa, wam powiem, razem sobie pracować i robić takie resety do północy na weekendzie. Cudownie po prostu. Jest reset. W ogóle mi się nie chciało go robić tak naprawdę. Ale 2 osoby to jest całkiem inaczej. Ogarnęliśmy to, zrobiliśmy to tak jak potrafiliśmy i ja uważam, że to jest dobrze zrobiony reset. I należy tylko czekać na jakieś rezultaty. Niech ten Henik mały się dźwignie. To będzie już połowa sukcesu. Trochę hałasuje ta deszczownica, ale mi to w niczym nie przeszkadza. Włącza się na 15 minut, co 15 minut. Ja w kuchni nie śpię, także w ogóle mi to nie przeszkadza. Sąsiedzi też nie zgłaszają, że coś im tam hałasuje, także jest ok. Można w bloku sobie trzymać akwariumy. No i tyle. Najważniejszy ten reset. U rodziców podmiankę zrobiłem wody.
20 litrów bodajże. No, 70 siłą rzeczy tutaj wlałem, 16 litrów z 70, to też tam podmianka została wykonana. No i tak to. Czekamy, aż to ruszy, a chwilę poczekać trzeba. Pod spodem jest dużo gliny, taki kwadraciak, znaczy prostokąciak, z wierzchu ziemia ogrodowa, po brzegach sam żwirek, no i na górze sam żwirek i to tak wyrównane. Tak jak u Jarka na filmach instruktażowych, wszystko jest pokazane. Zrobiłem, wydaje mi się, wszystko tak samo. Bam. No i tyle. Dzięki za oglądanie. I do następnego przeglądu. Cześć.